W Czarnym Borze świętowano dożynki gminno-powiatowe. Świętu Plonów towarzyszyła 18. już edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga. Na stadionie sportowym zjawiły się tłumy mieszkańców. Wszystko zaczęło się w południe od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Później korowód dożynkowy, w którym uczestniczyły władze gminy i powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciele sąsiednich gmin, różnych instytucji i organizacji, udał się na stadion. Było oczywiście misterium chleba, a po nim zaczęła się wspaniała zabawa, która potrwała aż do wieczora. Było oczywiście kosztowanie przepysznych pierogów. Najstarszy festiwal pierogowy na Dolnym Śląsku. Jest to informacja sprawdzona, ale chyba tu nie jest najważniejsze to, że to jest najstarszy, tylko że najsmaczniejsze pierogi na Dolnym Śląsku są w Czarnym Borze i z tego jestem bardzo dumny, bo wielu wystawców startuje, żeby zwyciężyć w konkursie na najsmaczniejszego pieroga, ale też ma możliwość później te produkty sprzedawać. Z moich obliczeń to około 1 tony idzie tych pierogów w tym dniu, czyli spożywa się albo kupuje około 1 tony. Jest to ogromna ilość i nie byłoby tej możliwości, jeżeli by właśnie nie było odpowiedniej atmosfery. I właśnie te dożynki powodują, że ta atmosfera jest wspaniała, ludzie pięknie się bawią. No i miejsce, ten Stadion Czarnoborski też jest magiczny. Szanowni Państwo, bardzo dobrze, że możemy świętować, bardzo dobrze, że w Rzeczypospolitej Polskiej nie brakuje chleba, nie brakuje mąki, że mamy podstawowe artykuły do tego, aby utrzymać nasze rodziny. Ja jestem w głębokim przekonaniu, że nigdy nam tego nie zabraknie. Ale przy okazji tego świętowania również chciałbym zaapelować do Państwa, aby szanować bochen chleba, nie wyrzucać bułek, nie wyrzucać chleba, nie kupować w ogóle chleba, który jest nam niepotrzebny w takich ilościach, które później lądują na śmietniku. Za każdym takim razem, szanowni Państwo, pomyślcie o tych wszystkich ludziach w Afryce, którzy przez wojnę, na przykład w Ukrainie, dzisiaj mają olbrzymi problem z tym, żeby po tę kromkę chleba sięgnąć. Szanujmy chleb, szanujmy żywność, kupujmy ją racjonalnie, tak aby starczało dla wszystkich, aby nie zabrakło w sklepach. Nie ulegajmy, szanowni Państwo, również tej panice, że ktoś powie, że będzie brakować za chwilę cukru czy mąki, biegniemy, kupujemy. To nie ma miejsca, proszę Państwa. To są spekulacje, z którymi trzeba walczyć. Dobrym przykładem jest dzisiaj świętowanie w Czarnym Borze, gdzie cukru w pierogach słodkich nie zabraknie, szanowni Państwo. Są przepyszne, można je skosztować. W tym miejscu chylę również czoła wszystkim rolnikom, pszczelarzom, którzy na ziemi wałbrzyskiej w tych ciężkich warunkach pracują po to właśnie, żeby produkować żywność. Niech Wam Bóg darzy i daje. Obecność wielu osób sprawujących różnego rodzaju funkcje na wydarzeniach takich jak to dzisiejsze w Czarnym Borze, no to jest oczywiście wyraz nie tylko tego, że chcemy wziąć udział w miłym wydarzeniu, to przede wszystkim wyraz tego, że oddajemy szacunek należny rolnikom, nie tylko rolnikom, działkowcom, pszczelarzom, sadownikom, wszystkim tym, którzy korzystając z ziemi, z dolnośląskiej ziemi, w tym wypadku z czarnoborskiej ziemi, powodują, że później my możemy owoce tej pracy, chleb, który dzięki tej ciężkiej pracy powstaje na naszych stołach, po prostu mieć. Możemy żyć w państwie, które jest bezpieczne żywnościowo, co wcale w tych dziwnych czasach nie jest takie oczywiste. I dlatego tym bardziej święto takie jak Święto Plonów w tym roku ma szczególny wymiar. Szczególnie nisko kłaniamy się tym wszystkim, którzy ciężką pracą powodują, że jesteśmy bezpieczni żywnościowo. Ale to także element podziękowania, oczywiście przede wszystkim dla rolników, ale generalnie dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, dla całej społeczności, choćby takiej gminy jak Czarny Bór, choć są to dożynki gminno-powiatowe, są tu też przedstawiciele samorządów z innych obszarów naszego województwa. Wszyscy tutaj wspólnie oddajemy szacunek wszystkim tym, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, którzy kultowują też pewne tradycje. Akurat w Czarnym Borze widać to świetnie po czy kołach gospodyń wiejskich, czy zespołach ludowych, w szczególności zespół Janicki. Tutaj rokrocznie okrasza swoimi występami te uroczystości. Jest to wspaniała tradycja. Za to też oczywiście czapki z
ślizgów i gratulacje dla organizatorów, że udaje się to w taki właśnie sposób zorganizować. Obrady trwają, więc przed nami rozstrzygnięcie tego konkursu. No, najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Bardzo trudne zadanie. Tu wspólnie się konsultujemy, naradzamy, ponieważ wszystkie wieńce są bardzo piękne, zgodne z tradycją. Walory estetyczne praktycznie same dziesiątki, ale no niestety ktoś musi wygrać i ktoś musi być dzisiaj zwycięzcą, więc chylimy czoła i dziękujemy wszystkim, którzy te wieńce przygotowali. I zawsze wchodzą uśmiechnięte. Dziewczyny, mikrofon jest za wami. Gostków Stare Bogaczowice. Nie miałyśmy pojęcia, że dzisiaj będziemy musiały obtańcowywać nasz wieniec. Myślałyśmy, że jak zrobimy, to nam wystarczy. W związku z tym może tylko dwa słowa. To jest pierwszy wieniec zrobiony w Gostkowie, a myślę, że całej gminie. Zrobiony przez cztery sołtysowe Gostkowa. Nie mamy występu, nie byłyśmy na to przygotowane. Jak chcecie, to my wam coś zaśpiewamy, wy możecie zatańczyć. Masz tam jakieś oczy zielone czy coś? A oczy zielone! A inaczej, po 50 nalewki, wtedy nogi same tańczą. To by było łatwiej szat. Ale mamy hasło, które miałyśmy też na naszej przyczepie. To może tak. Dzisiaj Gostków już świętuje i swój wieniec prezentuje. Brawo. Stare Bogaczowice, sąsiedzi Czarnego Boru, wielkie brawa. Szanowni Państwo, przybywamy tutaj jako parlamentarzyści, jako ci, którzy służą lokalnej społeczności, załatwiając sprawy gminy Czarny Bór, sprawy Okręgu Wałbrzyskiego w Warszawie, aby pokłonić się Państwu, podziękować za tą ciężką pracę, ten znój pracy rolniczej i w palącym słońcu, i w zimnie, i w deszczu. Mówi się, że pogoda dla rolników powinna być zawsze dobra. Kiedy ma padać deszcz, niech deszcz pada, bo jest potrzebny, a kiedy ma świecić słońce, niech to słońce świeci, żeby zboże dojrzało, żeby plon był obfity. Wielkie podziękowania dla Państwa za tą pracę, dzięki której możemy cieszyć się bezpieczeństwem żywnościowym w naszej ojczyźnie, w naszym kraju. Ta praca, która wyraża się w tym pachnącym bochnie chleba na stole w każdym z naszym domu, naszym rodzinnym domu, to dzięki Wam. Chciałbym powiedzieć, że jestem ogromnie wzruszony i pod wielkim wrażeniem tych dożynek organizowanych tutaj w Czarnym Borze. Chciałbym pogratulować i jednocześnie podziękować panu wójtowi Adamowi Góreckiemu, panu staroście Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Drodzy Państwo, przepiękny orszak, przepiękny korowód, który prowadził nas od kościoła w Czarnym Borze, gdzie odbyła się msza święta z wieńcami dożynkowymi, to wyjątkowe wydarzenie. Nie tylko wydarzenie w życiu tej gminy, ale można powiedzieć wydarzenie ważne dla całego okręgu. Jest wielu tutaj gości przyjezdnych z innych gmin i można docenić to wspaniałe przedsięwzięcie, bo proszę Państwa, oprócz tego, że jest to ważne dla Was jako mieszkańców gminy Czarny Bór, to dzisiejsze wydarzenie tutaj rozpoczęło się od odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej Polskiej Mazurka Dąbrowskiego, który wskazuje nam na to, że proszę Państwa, stanowimy wspólnotę narodową polską. I to wydarzenie również nas jednoczy pod flagą biało-czerwoną jako naród polski. Te tradycje związane ze wsią, z uprawą roli. No i cóż, obecność też wspaniałego zespołu Janicki, który jest stąd, wskazuje, że proszę Państwa, gmina Czarny Bór to najbardziej górska, najbardziej można powiedzieć podhalańska gmina na Dolnym Śląsku.